nawet ci. Okej. Tak, proszę, Karolina. To proszę, Asia. Po raz pierwszy w Zakopanem? Tak. Zakładaj! Co? Szybko! Trochę gryzie. Zakopane to strój obowiązkowy. Naprawdę muszę? Musisz. No, to widzimy się na górze. Właśnie pękała skalna skorupa dawnych formacji. Snobistycznej towarzyskie namiętności przemieszczały się i twardniały w nowych konfiguracjach. Krupówki pełne były rozbawionych, nabłyszczonych od nakremowanej opalenizny przedstawicieli inicjatywy prywatnej obojga płci. Uczyłem się z zapałem sztuki narciarskiej, krzepłem fizycznie, gorliwie brałem udział w górskich spacerach. Moją uwagę przyciągała grupa młodych ludzi, których znałem z widzenia z Warszawy. Klan. Zdawało się, że każdy może się do nich dołączyć, zawrzeć z nimi znajomość, lecz były to pozory. W gruncie rzeczy trzymali się swojego grona. Panował wśród nich kult sportu, jeździli doskonale na nartach. Sylwetki ich odcinały się od tłumu prostych narciarzy na sztokach Kasprowego. Popołudnia, wieczory spędzali w zadymionych lokalach, pijąc mnóstwo wódki. Jedną z mądrości narodowych Polaków jest przeświadczenie, iż wódka smakuje lepiej w górach i nad morzem. Oraz, że górskie i morskie powietrze łagodzą jej skutki. Brak jest niestety empirycznego potwierdzenia tych tez. Jednak Polacy potwierdzili wielokrotnie, iż od wyników tych doświadczeń wolą proces ich przeprowadzania. Zdrowie! Zdrowie, a co to jest? Cytrynówka. A skąd cytryny? Z Węgier. Zwożę je tutaj ciężarówkami. Mam 5 zł od każdej cytrynki. Ale to jest tylko dochód okazjonalny. Sport! Sport to jest nowe mocarstwo. Organizuje turniej międzynarodowy Puchar Taki. Zgodzisz się ze mną, iż patriotyzm sportowy jest ostatnią formą nacjonalizmu, na jaki mogą sobie pozwolić ludzie cywilizowani. To też wróży działaczom sportowym wielką przyszłość. I niemałe pieniądze. Co to za dziewczyna? No. Blanka. Pierwsza stajnia stolica. Stajnia? No. Same studentki. Masz tu bilet na otwarty konkurs skoku. To ci przyniesie więcej pożytku niż kobiety. No, chyba że jak chcesz, to cię z nią... Nie, nie! Znamy się? Nie. No właśnie. Hej! Andrzej! I wtedy zjawił się. Nie wiadomo kiedy i skąd. I stał w ostrym słońcu. Na Kasprowy pod obserwatorium, szykując się do zjazdu. To ostatni na dole ten stawia. I poleciał w dół, przy modnym w tym sezonie wychyleniu. Wieczorem siedział w watrze, w pośrodku klanu, który zdawał się jego obecnością chlubić. Obejmował grzankę w sposób świadczący o czymś daleko bardziej zaawansowanym niż czyste koleżeństwo. Znasz grzankę? Grzana? Bardzo zdolna dziewczyna. O ile nie wywalą jej z uniwersytetu w tym roku, wróży jej wielką karierę. Inteligentna. Tylko leń brusała. Leje się przez palce. Idziesz za nim? Gdzie? Na kanatówki. Teraz w nocy? No a co za sens iść w dzień? Chodź, będzie stylowo. Nie! Dziękuję. Czekam na kogoś. A, jasne. Trzymaj się, Mikołaju. Ale kogo mam się trzymać? Dobra, dziękuję.